Tradycja nakazują uczcić w szczególny sposób w formie słów przysięgi małżeńskiej. Będzie w niej mowa o waszej miłości, wierności, wzajemnej pomocy i współdziałaniu dla dobra tej rodziny, którą przez swój związek założycie. Takie są bowiem obowiązki małżonków. Symbolem jedności małżeńskiej są obrączki ślubne. Są one wykonane ze szlachetnego metalu. Nie mają początku ani końca. Są takie, jakie powinno być wasze wspólne pożycie małżeńskie. Trwałe, dostojne, szlachetne i godne. Zgodnie z polskim prawem zawarcie małżeństwa polega na tym, że mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w obecności świadków wyrażają wolę wstąpienia w związek małżeński poprzez złożenie zgodnych oświadczeń woli. Czy jesteście Państwo zdecydowani złożyć takie oświadczenie? Ze względu na doniosłość składanych oświadczeń poproszę teraz wszystkich obecnych o powstanie z miejsc. A narzeczonych proszę o zwrócenie się do siebie, podanie prawych dłoni i powtarzanie za mną słów oświadczenia. Najpierw poproszę Pani. Świadoma praw i obowiązków. Świadoma praw i obowiązków. Wynikających z zawarcia małżeństwa. Wynikających z zawarcia małżeństwa. Uroczyście oświadczam. Uroczyście oświadczam. Że wstępuję w związek małżeński z Arielem Janem Wojdowskim. Że wstępuję w związek małżeński z Arielem Janem Wojdowskim. I przyrzekam. I przyrzekam. Że uczynię wszystko. Że uczynię wszystko.
aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Dziękuję, teraz poproszę Pana. Świadomy praw i obowiązków, świadomy praw i obowiązków, wynikających z zawarcia małżeństwa, wynikających z zawarcia małżeństwa, uroczyście oświadczam, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z Katarzyną Marią Olszowy, że wstępuję w związek małżeński z Katarzyną Marią Olszowy, i przyrzekam, i przyrzekam, że uczynię wszystko, że, i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo, nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe. Dziękuję. Wskutek zgodnych oświadczeń woli złożonych przed prezydentem miasta Knurowa, pełniącym funkcję kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, w obecności świadków uroczyście ogłaszam, że małżeństwo między panią Katarzyną Marią Olszowy a panem Arielem Janem Wojdowskim zostało zawarte zgodnie z polskim prawem. Od tej chwili jesteście państwo małżeństwem. Panie Arielu, ja myślę, że wszyscy chcielibyśmy zobaczyć pierwszy pocałunek, jak całuje pan swoją żonę. Symbol zawartego związku proszę wymienić między sobą obrączki. Symbolem zawartego związku małżeńskiego są obrączki ślubne, które państwo między sobą wymienili. Dowodem zawarcia małżeństwa jest natomiast protokół przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Protokół będzie podstawą sporządzenia aktu małżeństwa w rejestrze Urzędu Stanu Cywilnego rocznik 2022. Zanim przystąpi pani do podpisania protokołu, proszę powiedzieć, jakie będzie pani nosić nazwisko po ślubie. Olszowy Wojdowska. Dziękuję bardzo. Proszę powiedzieć, jakie pan będzie nosił nazwisko po ślubie. Wojdowski. Dziękuję bardzo. Proszę teraz podejść i podpisać protokół. Najpierw proszę panią Katarzynę. Ceremonii, bo tę formalną stronę już mamy właściwie za sobą.
składam życzenia co niniejszym czynie. Zawsze to robię nie na piśmie, ale z uwagi na okoliczności postanowiłem napisać parę słów i zostawić Państwu właśnie na piśmie. Jeszcze pisze Pani Katarzyna Maria Olszowy, Pan Ariel Jan Wojdowski. Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością przyjąłem fakt, że postanowiliście Państwo zacząć związek małżeński na stadionie miejskim w Knurowie. To pierwsza tego rodzaju ceremonia, która odbyła się w wersji plenerowej. Wydarzenie to z całą pewnością odnotowane zostanie na kartach historii naszego miasta. Raz jeszcze składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spełnienia marzeń i wszelkiego dobra. Idźcie przez życie odważnie i bądźcie szczęśliwi. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Mamy zostawić ten dokument. Wszystkiego bardzo dobrego. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Tu mamy. I to już ostatni akcent, ponieważ pani Katarzyna, pan Ariel są znani naszym mieszkańcom z pięknej, charytatywnej działalności, a dodatkowo pan Ariel jeszcze ciekawe artykuły pisze na temat właśnie naszego miasta, to proszę przyjąć taki długopis, który będzie służył tej twórczości. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję. W programach promocji miasta. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. Do pana prezydenta, do pani naczelnik, do wszystkich urzędników, którzy naprawdę pomogli nam w organizacji. Ukłony dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za pomoc w ułożeniu tego wszystkiego i wynajmu stadionu. Asiu, do ciebie jako osoby z Centrum Kultury, że pomimo twojego urlopu i czasu wolnego poświęciłaś nam czas, zaśpiewałaś piękne dwa utwory. Dzisiaj przypada 99-lecie klubu, na którym się wychowałem. Nigdy nie byłem piłkarzem, ale zawsze chodziłem na mecze, gdzie mnie tato zabierał. A teraz mam szansę być troszkę speakerem na meczach klubu Concordii Knurów. Wiem, że jest tutaj wiceprezes Zbigniew Matuszek. Proszę mi się pokazać. Gdzieś jest. Cześć, Zbyszek. No to od nas, od Pary Młodej, wszystkiego dobrego dla klubu. 99 lat to słuszny wiek i wiem, że będzie tylko lepiej. Więc 200 lat życzymy. Dziękujemy.